Jeśli czujesz dyskomfort braku smartfona stojąc w kolejce albo w windzie, czujesz takie specyficzne mrowienie w palcach, gdy stawiasz opór odruchowi sięgnięcia po telefon, możesz być uzależniony. Ile razy w przeciągu godziny zerkasz na ekran smartfona? Bierzesz go ze sobą do toalety? Każdą wolną chwilę spędzasz ze smartfonem? Czujesz czasem fantomowe wibrowanie smartfona w kieszeni? No cóż, nie jesteś sam. Sam borykam się z uzależnieniem od smartfona od długiego czasu i przygotowałem dla Ciebie 6 technik, rzeczy, które robię, by sobie z nim poradzić. Zaczynamy! Słowo borykam nie jest tutaj może najlepsze, bo w sumie co jest złego w krótkim zerknięciu na ekran czy odpowiedzi na szybkiego SMS-a czy Messengera? Ja to mam w ogóle świetną wymówkę. Prowadząc kanał na YouTube śledzę przecież komentarze, patrzę co się dzieje z filmami, odpisuję na maile. W końcu smartfon to przecież narzędzie mojej pracy, minikomputer, prawda? No jest to na pewno bardzo dobra wymówka, ale to nie jest prawda. Skąd to wiem? Przeprowadziłem mały eksperyment, sfilmowałem z oddali 4 godziny mojej statecznej pracy przy biurku. Siedziałem przed laptopem, na którym mam wszystkie, a nawet więcej narzędzi potrzebnych do pracy, dostępnych za kliknięciem myszki. Także smartfon przy laptopie jest całkowicie zbędny. Pod koniec próbowałem oszacować tak z głowy, ile razy sięgnąłem po telefon, tak tylko by sprawdzić coś. Wykluczyłem każdy jeden raz, gdy odbierałem połączenie lub gdzieś dzwoniłem. Na 4 godziny szacowałem, że zerknąłem 12 razy. Policzyłem na przyspieszonym nagraniu, ile razy było to naprawdę. Około 50. Ponad 12 razy na godzinę sięgałem po telefon w cudzysłowie tak tylko, żeby coś. Przysięgam, nie kojarzę aż 50 razy. Okazuje się, i tu psychologowie są dość zgodni, uzależnienie od zerkania w ekran smartfona przypomina tik, nieuświadomiony odruch mięśni. Coś jak odruch drapania, gdy coś swędzi, kulenia się przy hałasie, czy odskoku jak coś parzy lub mocno szczypie. Działanie wbrew temu tikowi, wbrew odruchowi powoduje dość zrozumiale mocny dyskomfort. Zaspokaja ten dyskomfort zerknięcie w ekran, niesie ukojenie dla samego ukojenia. Dlatego, by uniknąć tego niepokoju, osoba uzależniona będzie ciągle ze sobą smartfon nosiła. Do toalety, do sklepu, na 5 minut, wynieść śmieci, do łóżka, wszędzie ten smartfon. Zdałem sobie sprawę, że sam jestem uzależniony, gdy zaczął towarzyszyć mi nawet na oficjalnym stole przy randce z żoną, czy przy codziennych rozmowach. Zanim wymienię moje techniki, zadajmy sobie pytanie, czemu to przeszkadza i czemu to jest w ogóle ważne. Po pierwsze, popatrzmy na produktywność. By osiągnąć pożądany w pracy kreatywnej stan tak zwanego flow, takiego maksymalnego skupienia na zadaniu, na konkretnym działaniu, potrzeba tych 10-20 minut nieprzerwanego niczym działania. Jeśli ja statystycznie średnio co 5 minut, w cudzysłowie tylko coś, sprawdzałem, to co 5 minut wytrącałem się z rytmu i znowu musiałem do niego wracać. To sprawiało, że zadanie takie jak na przykład napisanie takiego jak ten scenariusza do odcinka zamiast 3 godziny zajmowało mi tych godzin 4 lub 5. Ale ten czas stracony jest tak słabo odczuwalny, bo przecież niby cały czas pracuję, ale jest to praca niższej jakości. Po drugie, tracimy doświadczenia i, w cudzysłowie, smak. Smartfon pozwala nam uciec w inny świat mnogości bodźców. Nawet nie mówię teraz o graniu w gry na telefonie, ale jest jednak coś popsutego w naszych relacjach międzyludzkich, jeśli na przykład zebraniu klubu w wolnej chwili przeglądamy nasze aplikacje społecznościowe. Społeczność przecież mamy na wyciągnięcie ręki, wystarczy się odezwać. Smartfon daje łatwe doświadczenia, pasywne, obserwowanie z życia z tylnego miejsca. Do tego doświadczenia z sieci społecznościowych są przerysowane, nierealne, często do tego stopnia, że rzeczywiste relacje mogą wydać się po prostu nudne. Jedziesz w góry? Smartfon. Do kina? Smartfon. Do knajpik z przyjaciółmi? Bierzesz smartfona. Po trzecie, odpoczynek. Niezbędny do produktywności, niezbędny dla zdrowia psychicznego. Odpoczynek nie oznacza ciągłego napływu dopaminy, emocji związanych ze światem wirtualnym. Odpoczynek ma być odpoczynkiem. To przecież nie tylko zmiana pozycji z wertykalnej na horyzontalną. To nie tylko odpoczynek dla nóg czy kręgosłupa, ale to odpoczynek również dla umysłu. Jeśli dobrze wypoczniesz, dobrze będziesz pracować. No i po czwarte, niszczy kulturę dialogu, ograniczając poglądy. Uzależnienie od doświadczeń w cudzysłowie smartfonowych robi z interakcjami międzyludzkimi dokładnie to samo, co uzależnienie i zbyt wczesna ekspozycja na pornografię z seksem. Ma być szybko, intensywnie, ma być dużo lajków, łapek, uśmiechniętych buzik, sprawnie, bez żadnych przeszkód, przeszkadzajek, problemów, dokładnie tak jak sobie to wszystko zaplanowaliśmy. Ta analogia z tym seksem jest tym prawdziwsza, że zderzenie z rzeczywistością potrafi równie uzależnionych rozczarować. W rzeczywistości nie ustawiamy swojego profilowego z gamy setek zdjęć, nie wrzucamy filtrów, nie selekcjonujemy czym się podzielimy, a co ukryjemy. nie zdecydujemy też, kogo zbanujemy. W rzeczywistości, jaką masz prezencję na co dzień, taką otrzymają twoi rozmówcy. To takie nieświadome podkolorowanie rzeczywistości. Jest ono tak automatyczne, że przestajemy rozróżniać w którymś momencie, że ten kozak z internetu to ten kozak w realu. Żyjemy tym. Do momentu, gdy faktycznie odłożymy social media i przyjdzie nam wyzwanie zaprosić dziewczynę na faktyczną randkę albo pozyskać klienta dla twojego nowego pomysłu czy usługi. Ot, kontrast między uproszczonym i spłaszczonym światem wirtualnym, a bardzo zniuansowaną i złożoną rzeczywistością. Osoby uzależnione muszą wtedy na nowo uczyć się mówić, nawiązywać dialog i konfrontować się z poglądami i osobami, które nie dzielą tego samego zdania na większość spraw. W social mediach możemy ich zbanować, wyciszyć albo dostosować swoje preferencje, zbudować swoją bańkę. W rzeczywistości mamy to, co mamy. To dość oczywiście duży krok i skrót myślowy, jaki popełniłem pomiędzy nieuświadomionym odruchem sięgnięcia po smartfon, by tylko zobaczyć, czy w cudzysłowie ktoś coś przypadkiem nie napisał, po bardzo skomplikowane społeczne i życiowe konsekwencje tego uzależnienia. Niestety bezrefleksyjne korzystanie z w cudzysłowie doświadczeń smartfona może przystopować albo nawet cofnąć twój rozwój społeczny i zniszczyć produktywność. Jak więc temu przeciwdziałać? Oto moich 6 technik. Po pierwsze, monotaskuj. Nie próbuj robić 6 rzeczy naraz. Unikaj jak ognia multitaskingu. Jeśli wydaje ci się, że jesteś w stanie kontrolować kilka procesów naraz i zachować ich wysoką jakość, to niestety jesteś w dużym błędzie. Jeśli w twojej pracy wysoka jakość natomiast nie jest wymagana, założę się, że jest to praca, która też nie niesie dla ciebie specjalnych satysfakcji czy spełnienia. Parę lat temu uderzyło mnie to jak piorunem. Szukałem odpowiedzi, za którą pracą idzie spełnienie zawodowe, i odpowiedź jest bardziej uniwersalna niż mógłbym przypuszczać. Za pracą wykonaną w wysokiej jakości. Multitasking, choćbyś nieważny jak dobrym żonglerem był, zawsze podzielenie twojej uwagi idzie kosztem jakości. Monotasking to rozpoczęcie zadania i zakończenie go. I nie w tym rzecz, żeby rano zacząć pisać swoją pracę magisterską i nie przestawać, dopóki nie skończymy. Zakończenie w tym kontekście to pewne okno czasowe. Wyznacz sobie na początku działania. Poświęcę temu przynajmniej 3 godziny. Po 3 godzinach możesz śmiało powiedzieć skończone, bez wyrzutów sumienia, że cały temat nie został zakończony. Dokończysz w innym oknie czasu, ale dostaniesz wtedy dobrą miarę twojej produktywności, niezakłóconej niczym. Druga technika, a w zasadzie myśl. Nie rób życia bardziej skomplikowanego niż jest. Może i brzmi to banalnie, ale życie jest wystarczająco skomplikowane już bez nierealistycznych wzorców na Instagramie, do których można dążyć i nigdy nie dojść. W relacjach międzyludzkich jest tyle drobnostek do zadbania, że naprawdę szkoda czasu śledzić toksyczną dyskusję na Facebooku. W pracy jest tyle jakości, o jaką można zadbać, że naprawdę szkoda jej na kolejną drobnostkę, którą dowiesz się z artykułu na tym śmiesznym portalu. To naprawdę brzmi trywialnie, jak się to mówi, że życie jest skomplikowane, ale za tym idzie dbałość o detale. Skomplikowane rzeczy niepilnowane przeradzają się w chaos. Konsekwencją chaosu są osobiste dramaty, zamieszanie, niechciane zmiany w życiu. Wszystko ze wszystkim jest połączone. Jeśli nie zadbasz o relacje ze swoją drugą połówką, a spędzisz ten czas na toczeniu piany online z jakimiś obcymi dla ciebie ludźmi, dla kogo spożytkowałeś ten czas? Niby proste pytanie, ale odpowiedź potrafi zawstydzić niejednego z nas. Komu poświęcasz więcej czasu? Swoim najbliższym lub sobie samemu? Czy internetowym znajomym lub walkom z jakimś dzikim dyskutantem? Dlatego nie komplikuj sobie życia ponadto, jak już jest skomplikowane. Często sam siebie pytam, czy naprawdę potrzebuję prowadzić tą batalię w internecie? Czy warto pisać kolejny komentarz, czy chcę poruszyć dany temat? To nie są głupie pytania, bo one nie są za sobą taką strategiczną myśl Sun Tzu, żeby toczyć te bitwy, które wiemy, że rezultat będzie pozytywny i będzie się nam opłacał. Pompowanie emocji w relacje z obcymi ludźmi z pewnością się nie opłaca, a w długiej perspektywie po prostu komplikuje życie przez zaniedbanie tego, co ważne. Trzecia technika, bardzo praktyczna. Wyłącz notyfikacje. To bardzo praktyczna rada, którą najpierw zacząłem stosować w przedziale od 20 do 7 rano, a gdy okazało się, że po 20 nic nie pikało i psykało, czasami wręcz zapominałem o telefonie. Na czas pracy obecnie wyłączam wszystkie notyfikacje. Jedyne, co porusza smartfonem, to normalny telefon. To przejęcie kontroli nad tym, kto decyduje, że ja będę się gapił w ekran. Czy ci wszyscy ludzie, którzy mi pikają i bzykają, czy ja? Samo uświadomienie sobie, że to właśnie czasem uparty komentator albo rozklikana w facebookowych grach koleżanka miała nad moją uwagą większą kontrolę niż moja praca, nieco mnie poruszył. Tak więc stwierdziłem nie. Od teraz ja przejmuję kontrolę. Będę się patrzył na wasze dyskusje i głupie facebookowe gierki, kiedy ja będę miał na to ochotę. A z reguły ochota albo szybko przechodzi, albo nigdy nie przychodzi. Więc mam od tego po prostu spokój. Większość aplikacji nawet w swoich wewnętrznych opcjach posiada zaawansowane wyłączanie notyfikacji. Smartfon natomiast odgórnie może zablokować powiadomienia z każdej kolejnej aplikacji. Od czasu, gdy wytłumiłem Facebooka, sięgam po telefon przynajmniej połowę rzadziej. Zostawiłem sobie menadżera zarządzania kontem na YouTube i sam YouTube z racji tego, że łapie, w cudzysłowie, do obejrzenia na później filmy. Mam jeszcze włączone notyfikacje z mojej prostej listy to-do, kalendarza i maila. Tyle. Resztę mam poblokowane. Mam apkę z kuponami do sklepów, ale korzystam tylko wtedy, jak to ja idę na jakieś zakupy. Mam apkę Allegro, ale to ja decyduję, kiedy tam wchodzę poszukać czegoś do kupienia. Mam apkę Netflixa, ale to ja decyduję, kiedy obejrzę coś nowego. Mam LinkedIn, ale to ja decyduję, kiedy kogoś zaakceptować do znajomych, a nie inni. Mam apkę podcastową, ale to ja decyduję, kiedy mam ochotę i czas na podcast. Mam nadzieję, że dość klarownie to wyjaśniłem. Wyłączenie notyfikacji odwraca ten paradygmat. To nie apki, sztuczna inteligencja czy internetowi znajomi dyktują, kiedy zerkniesz w telefon. Ty dyktujesz, ty tu rządzisz. To duża zmiana. Czwarta technika może się okazać dla ciebie przełomowa. Wyjdź z domu bez telefonu. To będzie prawdziwy sprawdzian twojego uzależnienia. To był też prawdziwy sprawdzian mojego, kiedy miałem umówione konsultacje marketingowe w firmie tuż pod Bielskiem. Wsiadam do auta, odpalam, jadę chwilę, bam, nie mam telefonu. Panika, milion myśli i układanie sobie całego spotkania na nowo. Jak ja to pokażę i zrobię bez użycia smartfona? Okazało się, że to dużo mniej kłopotliwe niż zakładałem. Ta moja, w cudzysłowie, proteza mózgu, jaką jest ten smartfon, gdy zniknęła, natychmiast pobudziła mnie do przeprowadzenia bardziej efektywnego i ciekawszego spotkania bez użycia pomocy naukowych. Spróbuj tak jak ja czasem robię, wyjść ze znajomymi na piwo bez telefonu. Umówcie tylko godzinę i knajpkę. Zamów taksówkę przed wyjściem, odłóż telefon i wio. Pójdź na kawę bez telefonu. Ba, weź żonę na randkę czy męża. Oboje bez telefonu. Natychmiast wyłapiesz ten odruch, ten tik, poczujesz dyskomfort tej sytuacji, że właśnie teraz miałeś sięgnąć po telefon. Zaczniesz go dostrzegać, ale fakt, że nauczyłeś się go ignorować, no bo w końcu żadnego telefonu nie masz, sprawi, że poczujesz się w konsekwencji lepiej. A piwem, kawą czy randką się nie przejmuj, wyjdzie dobrze, może nawet lepiej niż z reguły wychodzi. Piąta rzecz do zrobienia. Odinstaluj aplikacje, które nie przynoszą ci żadnej wartości. Bądź wyrachowany, potraktuj smartfona przedmiotowo, czyli tym, czym jest, narzędziem. Jeśli to narzędzie, to musi spełniać określone funkcje, które przynoszą określoną wartość. Tak więc zajmij się od usunięcia aplikacji, które nie niosą żadnej wartości, a służą jedynie zabijaniu czasu. No i nie są związane z twoją pracą zawodową. Facebook, TikTok, Instagram, papa. Pożegnałem też Twitcha, choć lubiałem. Jeśli nie potrzebujesz ich do pracy, to nie ma praktycznego sensu trzymać tych zabijaczy czasu. Ustal harmonogram dla pozostałych aplikacji. Na przykład sprawdzaj maila 2-3 razy dziennie. Możesz spokojnie na telefonie ustawić, co ile godzin program ma sprawdzać pocztę. Spróbuj na początek 4 lub 6 godzin. Ustal, jeśli jak ja korzystasz z Netflixa, że używasz go tylko w określonych porach dnia. Nie szukaj kolejnej wymówki, by sprawdzać coś na telefonie. Jeśli cenisz sobie jakość w życiu, nie sądzę, byś nawet chwytał się gier mobilnych. Te z reguły są wyjątkowo słabe lub słabe w porównaniu do wydań na konsolę czy PC. Więc nawet nimi nie zawracaj sobie głowy. No i szósta rzecz, szósta technika, bardzo ważna. Znajdź zastępstwo. Idąc za pomysłem Charlesa Duhigga, autora świetnej książki Siła nawyku, likwidując jedną nagrodę, trzeba szybko zastąpić ją czymś innym, inaczej będziemy przeżywali bardzo boleśnie okres przejściowy. W dużym uproszczeniu schemat nawyku opisany w tej książce składa się z 3 etapów. Spróbuję go opisać na przykładzie smartfona. Pierwszy, wyzwalacz. Dla nawykowego sięgania po smartfon będą to wszelkie komunikaty dźwiękowe, pingi, dzwonki, ale również niespokojne, w cudzysłowie, oczekiwanie na wiadomość, czy nawet podświadoma chęć przeżycia kolejnego uderzenia dopaminy. To wszystko nieświadome wyzwalacze. To uruchamia całą lawinę. Drugi etap to rutyna. Rutyną są te wszystkie momenty, w cudzysłowie, pomiędzy, przestoju, przerwy, gdzie decydujemy, teraz jest przerwa, teraz można zerknąć, zobaczyć, prześledzić coś na smartfonie. To takie jakby przy okazji. No i trzeci etap to nagroda. Nagrodą jest właśnie uderzenie dopaminy, to satysfakcja z wiadomości, to wszystkie te wielkie bodźce, jakie otrzymujemy z wirtualnego świata. Eliminujemy na dzień dobry wiele z samych wyzwalaczy, pozostają jednak nam te wszystkie momenty pomiędzy rutyna i nagroda, czekanie w kolejce, jazda autobusem itd. Chcemy je czymś zastąpić i ja znalazłem coś idealnego. Sięgnij po książkę, której dawno nie czytałeś, zacznij czytać dłuższy tekst, albo stań od biurka, zrób parę przysiadów, skłon, zrelaksuj mięśnie szyi, albo pójdź na pogawędkę z kolegą czy koleżanką w pracy, zrób sobie herbatę czy kawę. Te wszystkie nagrody zastąpią ci ten niepokój, zagłuszą go i pozwolą bardziej się zrelaksować i wynieść więcej satysfakcji po prostu z codziennego doświadczania rzeczywistości. Tych 6 technik sprawiło, że udało mi się w dużej mierze wyeliminować moje uzależnienie od smartfona. Jestem w stanie wyjść na zewnątrz bez telefonu, jestem w stanie prowadzić konwersacje, wiem kiedy go odłożyć, wiem kiedy po niego sięgnąć, kiedy z niego korzystać. Naprawdę po 2-3 tygodniach stosowania dość rygorystycznie tych zasad można odczuć powiew wolności, naprawdę odświeżający, czego Tobie życzę. Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny, cześć!